Nie, dlaczego się tak nagle rozpadało? Nie rozumiem tego, nie rozumiem tego. Dobra, wracamy z powrotem do tego portalu. Ja już nie chcę tutaj dłużej przebywać. Wow, dlaczego tu jest tak strasznie? O nie! O nie! Co się dzieje? Dawno się nie widzieliśmy. Zostaw mnie. Wiele się pozmieniało. Widzowie, nadszedł ten dzień, w którym musimy przejść przez portal. Nie wiem, czy widzieliście, co się wydarzyło na poprzednich odcinkach u innych osób, jeżeli nie, to koniecznie tam pójdźcie, ale są portale wspomnieniowe na zamku Yetiego, do których musimy wejść i przejść nasze stare wspomnienia. Szczerze mówiąc, boję się tego okropnie. Nie wiem, czego się tam spodziewać, ale tak jak Yeti powiedział, ponoć jest to jedyny sposób na to, żeby odzyskać znowu kontakt z Milki i z Palionką, więc no, słuchajcie, musimy to w takim razie zrobić. Ja jestem oczywiście na naszym świecie, gdzie jest zamek Yetiego. Jeszcze Yetiego tutaj nie spotkaliśmy, na całe szczęście, ale bardzo ważna rzecz jest taka, że na samej górze są te portale i zaraz tam będę iść, ponieważ tam już chłopaki się powoli zbierają i tak dalej, ale szczerze wam powiem, że mega się boję. Nie wiem, czego mam się spodziewać w sumie w tamtym miejscu, z tego powodu, że jeżeli myślimy o portalach wspomnieniowych, no to mam na myśli okej, czyli to będzie coś, co się działo w przeszłości. A nie wiem, czy wiecie, ale jeśli chodzi o Palionowo, to dosyć sporo rzeczy złych działo się w przeszłości i boję się, że właśnie te najgorsze będą dotyczyć mnie i że nie wiem, będą jakieś takie najgorsze moje wspomnienia. Bardzo bym tego nie chciał, ale no niestety muszę się z tym zmierzyć. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby mi się to udało, no to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, wtedy na pewno oda mi to więcej otuchy i na pewno damy radę, więc postarajmy się wbić jak najwięcej łapek w górę. Dam wam na to 5 sekund, jak w ciągu 5 sekund zostawicie łapkę w górę, to na pewno po prostu uda nam się przejść ten świat. Więc 5, 4, 3, 2, 1, o, kto nie zdążył, ten jest, kurczę, dzięki, Bolek. Mam nadzieję, że wam się to udało oczywiście, no a ja co? Idziemy w takim razie na górę, tam do chłopaków, spotkać się z nimi i po prostu wejść w te portale. Umówiliśmy się, że wejdziemy do nich równocześnie, żeby po prostu wejść równocześnie i w miarę możliwości równocześnie też z nich wyjść, więc... Lecimy na górę. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. Panowie, o, panowie! Ja się boję. O, jest, w końcu przyszedł. Zobacz. Co jest grane? Pierwszy raz tu jesteś? No nie było mnie tam jakieś, nie wiem, pode mną jest jakieś więzienie Palionki. A jesteś przygotowany? Dzisiaj jesteś na Ale mnie energia, jest wielki dzień dzisiaj, nie mam pojęcia, taka energia, jestem przerażony, zaraz będę wchodził w jakiś portal dziwny. Właśnie, wchodzimy. Najgorszy z nas ma jeden portal i musimy w niego portal wejść. Wygląda jest od bzyka. Czemu? Mam wrażenie, że tam go będą osy żądlić. Najbardziej niebezpieczny bym powiedział, bo kurde, ten żółto-czarny. Ej, ja mam pytanie. Ja mam pytanie, czy ty, Dawidzie, masz tą książkę, na której było napisane, co mamy zrobić? Poczekaj, sprawdzam. Mam! A, dobra, ja mogę przeczytać, nie mam problemu. Dobra, uwaga, panowie, będę czytał. Uwaga. Każdy z obecnych członków Palionowa musi przejść portale wspomnieniowe. Inaczej żadna z dziewczyn nie zobaczy ich już nigdy więcej. Mają na to 24 godziny. Wczoraj to znaleźliśmy, w sensie w sumie to Dave to znalazł. No i dzisiaj, panowie, mija czas. Musimy to zrobić. Ja cię kręcę, faktycznie zrobić. Nowe? We need to do portale this. O matko, ja się trochę stresuję, ty. Panowie, słuchajcie, przygotujmy się na to psychicznie i fizycznie, nie? Dobra, spokojnie. Wchodzimy w tym samym momencie, nie? Tak, umówmy się tak. Załatwiamy to jak najszybciej. Dobra. Jak jest tylko okazja powrotu, wracamy, widzimy się. Każdy mówi, co widział i jest dobra, git. Dobra. Nie, no to jest kurczę portal wspomnieniowy, to tam nie będzie chyba nic złego. Nie no wydaje nie mi się. Pamiętaj, nic że wiadomo, Yeti to nic nie wiadomo. Yeti to dobra, ustawmy się. A mnie zastanawia, co jest to, jak się wejdzie do złego portalu. Dobra, ja nie chcę tego testować. My się wszyscy rozdzielamy. Panowie, to nie pierwszy raz, kiedy się rozdzielamy. Tak, ja nie mogę. Będziemy połączeni naszą więzią. Będzie dobrze. Się. Życzę wam powodzenia, panowie. Życzę wam powodzenia. Dobra. Aż się znajdziemy znów. 3, 2, 1. Go! O, widzowie, jesteśmy! Co to jest za miejsce? Co tu się dzieje? Co to jest? Nie wiem, nie mam totalnie... Czy coś spadło? Czy mi się przewidziało? Czekajcie, bo ja... Miałem jakieś zwidy? Nie wiem, dobra, może mi się przewidziało, nieważne. W każdym razie, nie wiem totalnie, co mam tutaj robić. I nie wiem, przyszliśmy przez te portale i nie wiem, co tutaj... To jest totalnie dziwne miejsce, to wygląda jak takie piekło, ale z jakimś takim normalnym jakby niebem. Wiecie, o co chodzi, jest, nie wiem, mega mnie to przeraża. Nie wiem, co tutaj robię, w ogóle znikły mi wszystkie itemy.
Nie mam nic przy sobie. Ej, co jest? Totalnie wszystko straciłem. Nie, dlaczego ja mam akurat portal jakiś z Netherem? Dlaczego akurat piekło? Nie wiem, nie rozumiem tego. Jest to portal wspomnieniowy, więc on będzie nawiązywać do czegoś, co się stało w przeszłości. Więc mam pewne przypuszczenia, co tutaj się może jakby wydarzyć i o co tutaj może chodzić, ale nie chcę o tym głośno myśleć. Wiecie, wy widzowie, którzy znacie Palionowo i wiecie, co się działo wcześniej, na pewno kojarzycie, co tutaj jakby się może wydarzyć. Dobra, tutaj jest jakiś kolejny portal. Pewnie to jest portal powrotny może. Nie wiem totalnie, co to jest za portal. To nie ma tak naprawdę chyba teraz w tym momencie znaczenia. Jest jakiś wyro. Czy ja mogę spać w tym wyrze? Bo to jest jakby łóżko, wiecie, tu jest Nether jakby, więc to ono powinno wybuchnąć, ale tak nie do końca to jest Nether. No nie wiem, mega dziwna akcja. Tu są jakieś, tu jest enchant i tu są półpłytki. Czy tu jest jakieś przejście tajemne? Jest przejście, dobra, idziemy. Okej. Jest wyjście na górę, dobra, idziemy na samą górę w takim razie. Dobra, widzowie, wchodzimy tam na górę. Nie wiem totalnie, o co chodzi z tą wieżą i dokąd ona prowadzi. I nie wiem totalnie, po co my tutaj przyszliśmy w ogóle. Po co te portale są, nie mam pojęcia. Ale okej, wejdźmy tu na górę i ogarnijmy, co jest. Nie mam totalnie żadnego, wiecie, nic nie mam ze sobą tak naprawdę. Tu są jakieś, kurczę, domki, tam jest jakiś most długi. Co się dzieje, czekajcie. Zobaczcie te domki tutaj na szybko, przejrzę, bo mnie bardzo one ciekawią. A ten most później, bo on dokądś prowadzi, nawet nie wiadomo dokąd. Dobra, szybko zwiedźmy to tutaj. Co tutaj się kryje? Jest jakaś drabinka. Dobra, idziemy do góry, myk. Tutaj nic nie ma. Tu są jakieś... Czy to są... Dobra, to są domki jakieś. Są tu drzwi, dobra. To zobaczmy, co jest w środku. Pusto, wszędzie pusto. Tam jest jakieś... Kurczę, jak to jest rozbudowane. To jest jakaś wioska netherowa. Czy to jest... Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, co to może być. Ale dla mnie to jest mega powalone, co tutaj się dzieje. I totalnie nie mam pojęcia, co to jest. Czekajcie... Tu, wyjdźmy na górę, dobra, czy tu są... Ja szukam jakichś skrzynek, czegokolwiek, bo po coś tutaj musiałem przyjść, tylko ja właśnie za bardzo nie rozumiem po co. I chciałbym się w końcu dowiedzieć po co, a totalnie nie mam pojęcia. I dlatego... Nie wiem, co to, po co tu jesteśmy. Dobra, wlazłem na samą górę. Tam jest znowu jakiś most do końca. Jezu, jak to wygląda strasznie. Co tu się dzieje? Nie, widzowie, mnie to przeraża. Ja nienawidzę tego. Nie, to, po prostu przeraża mnie ten Nether taki. Wiecie, jeszcze to, że jest takie jasne niebo, a niżej jest tak... O, tak mrocznie. Nie, bardzo źle tu jest. Ja bardzo tu nie chcę być. Dobra, tutaj nic nie ma. Jeszcze tego domku nie sprawdziłem. Sprawdźmy go w takim razie. No coś tutaj musi być, aczkolwiek wiecie co, jak widzę ten most, to ja jestem prawie, że pewien, że my tam musimy pójść. Wchodzę tu do jakiegoś kolejnego domku i tu też nic nie ma. Dobra, widzę, wyjdziemy w takim razie na ten duży most, bo ja tutaj nic w tych domkach nie było. Sprawdziłem, wydaje mi się, że sprawdziłem wszystkie, więc tutaj raczej już nic więcej nie znajdziemy. Tu jest jeszcze jakaś taka jakby wieża, ale tu jeszcze tego nie sprawdziłem. Dobra, to musimy zobaczyć w takim razie, co tutaj się kryje. Nic, totalnie puste są te budynki. Dlaczego one są puste? O co tutaj chodzi? Nie rozumiem, po co tutaj miałem przyjść, skoro tu jest wszystko puste, nic tutaj nie ma. Nie wiem, mega dziwne. Dobra, czekajcie, tu? Gdzie tu się schodzi? O kurczę, żebym nie spadł tylko gdzieś na dół. Dobra, tędy przejdziemy. Okej. O nie, dobra, prawie spadłem. Dobra, tu przechodzimy. Czy ja stąd przyszedłem? Tak, stąd przyszedłem, okej. To w takim razie sprawdźmy, co jest po drugiej stronie. W sensie pójdźmy za tą drugą stronę mostu. Nie wiem, mnie to przeraża, widzowie. Ja nie wiem, ja tutaj nie chcę być. Tu coś może być, czekajcie. Nie, no tam widzę glowstone jest w tych wieżach. Czy tam się da w ogóle dostać? Nie wiem, szczerze przyznam, ale dobra, czekajcie, tu. Tu na dole też się nie da przejść, okej. To nas nie interesuje w tym momencie. Okej, przejdźmy przez ten most w takim razie. Idziemy, myk. Dobra. Tam z drugiej strony też są te domki. Co jest grane? Dobra, idziemy w takim razie do tamtych domków teraz je sprawdzić, no bo to jest chyba teraz No tam coś musi. Jak tam nic nie będzie, to nie wiem, to po co ja tu przychodzę w ogóle? Nie rozumiem tego miejsca. Jest tutaj przerażająco, jest tutaj, no nie fajny klimat, wiecie, jednak Nether, ja nienawidzę Netheru. Znaczy, on jest z jednej strony fajny, z drugiej strony go nienawidzę. No i w tej sytuacji go nienawidzę, bo mnie przeraża, totalnie nie wiem, co tutaj robię, jestem tutaj sam, jest to dziwne mega. Dobra, zobaczmy, przejdźmy tutaj przez te domki, tutaj też nic nie ma. Dobra, tu są schody jakieś do góry. Nie no, w którymś domku coś musi być, nie wierzę, że wszystkie są puste, że wszystkie tak stoją. Tutaj jest jakiś cel na pewno, po coś tu przyszedłem, tylko nie wiem po co. Tutaj też nic nie ma, nie wytrzymam. Jak ja mam tam przejść? Dobra, rozwalam tego netherraka tutaj. Myk, dobra, przejdźmy tu. Hop, sasa. Tu są jakieś drzwi, okej, są otwarte. Czy tutaj coś jest? Też nic nie ma. O co chodzi? Widzowie, ja nie rozumiem tego, po co ja tutaj mam być? Co to jest za miejsce dziwne? Dobra, tu są jakieś drzwi, to jest wyjątkowo duże pomieszczenie. Dobra, jest skrzynka. Jest skrzynka, widzowie. To już jest potencjał, okej? Co jest w skrzynce? Zobaczmy. Okej.
jest książka. Mamy też żelazo, mamy jedną pochodnię, mamy wiadro lawy. Po co mi to może się przydać? Nie rozumiem tego. I mamy zgniłe mięso. Weźmiemy je, bo może wiecie, zgłodnieje później. A póki co nie zapowiada się tutaj, żebym cokolwiek miał, więc bierzmy też tą skrzynkę i ogarnijmy, co tutaj jest. Dobra, no to co, to mamy to wszystko. I czy ja po to tu przyszedłem? Czekajcie, zobaczmy do książki, co tu jest. Dwa? Tyle po prostu? Cyfra dwa? Ja po to tu przyszedłem? Po dwójkę? Ja wiem, że moje całe życie edukacyjne tak wyglądało, że przychodziłem do tej szkoły tylko po dwójkę, ale... O, jest tu dopisane tu jeszcze W. O nie, co tu, dlaczego tu tak pada? O nie, dlaczego się tak nagle rozpadało? Co tu się dzieje? Nie rozumiem tego, nie rozumiem tego. Dobra, wracamy z powrotem do tego portalu. Ja już nie chcę tutaj dłużej przebywać. Wow! O Jezu, pioruny zaczęły walić. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Tu, przestało padać. Ale jest... Co jest grane? Dlaczego to niebo tak strasznie wygląda? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego tu jest tak strasznie? Nie, dobra, wracamy stąd. O nie! O nie! O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie, co jest? Dawno się nie widzieliśmy. Zostaw mnie. Wiele się pozmieniało. Zostaw mnie. Spędziłem trochę czasu tutaj. Stęskniłem się. Nie zbliżaj się, nie zbliżaj się do mnie. Nie zbliżaj się. Mimo wielu zmian, ja się nie zmieniłem. No szkoda, że się nie zmieniłeś właśnie. To ty. Dalej jesteś tchórzem. Ja jestem tchórzem? Czekałem na dzień. Gdy znowu się spotkamy, przykro mi, ale zostaniesz tu na zawsze, ponieważ ja w dniu dzisiejszym wracam na wolność. To chyba cię pogięło. Wracam tam, gdzie nie moje miejsce. Się. Nie zbliżaj się do mnie. A ty męczy tutaj przez resztę swego nędznego życia. Bardzo zabawne. Ale bardzo. Proszę, myśl. Myśl o tym, że gdzieś tam są twoi przyjaciele. Nie. Jestem też ja. I godnie zastępuję twoje miejsce w Dobra, życiu. Przestań, przestań, przestań. Zdradzę ci jednak, że jest sposób, by stąd uciec. Jaki? Ale jesteś zbyt słaby i głupi. O nie, no nie, dlatego o nie. Zadomów się. Czuj się jak u siebie w domu. Nie zbliżaj się do ponieważ mnie. Ponieważ... Nie zbliżaj się do mnie. To już jest twój dom. To nie jest mój dom. To... Co jest? Kurde... Nie, 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 nie. Nie, on znikł. Czy ja naprawdę tu spędzę resztę swojego życia? Nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. To się nie może tak skończyć. To się nie może tak skończyć. To się nie może tak skończyć. Błagam. Błagam, błagam, to nie może się tak skończyć, nie. Nie, no ja muszę stąd wrócić, ja muszę stąd wrócić, tam był jeszcze jeden portal. Czy jestem w stanie nim wrócić, czy jestem w stanie nim wrócić? Błagam, błagam, żeby on tam był. Błagam, żeby on... Gdzie jest ten portal, którym ja przyszedłem? Przecież on tam był! Co się dzieje? Dlaczego to wszystko znikło? I dlaczego tego nie ma? Nie, dobra, muszę zejść na dół, muszę zejść na dół. Tam coś... Czekajcie, jak ja tu wyszedłem w ogóle? Nie rozumiem tego. Tu chyba wychodziłem. Tu? Tak, tutaj wychodziłem. Dobra, schodzimy na dół. Nie, 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 błagam, błagam, błagam. Tam był jeszcze jeden portal. Błagam, żeby tam ten drugi portal tam był. Błagam. Dobra, wychodzimy, błagam. Jest ten portal? Nie! Nie, to się nie dzieje, naprawdę. Nie, on znikł też. On rozwalił wszystkie portale. Zostałem tutaj sam. Nie, to się nie dzieje. To się po prostu nie dzieje, naprawdę. To się po prostu nie dzieje, naprawdę. Nie. Błagam, błagam, błagam. Dlaczego? Gdzie jest ten portal, który tu był? No nie, nie chcę tu spędzić reszty życia. Ja muszę przekazać innym tą książkę. Przecież tu jest dwójka. Jak ja im pokażę, że chodzi o dwójkę? Ja po to tu przyszedłem. Ja nie wiem, to jest jakiś kod. Nie wiem, do czego to służy. Totalnie nie rozumiem. No nie. Dobra, czekajcie. Zwiedzę to wszystko. Czy tutaj jest coś, co po prostu jakkolwiek mi pomoże teraz to wszystko, nie wiem, wrócić gdziekolwiek, nie wiem, tu. Co to jest? Co tu się dzieje? Co to jest za miejsce? Dobra, jest jakiś crafting. Biorę to, może mi się przyda. Nie wiem, może ja tutaj powiedział, że jest jakiś sposób, że mogę jakoś wrócić, ale jestem zbyt głupi. Nie, to po prostu ja nie będę sobie dawał tak na głowę wskakiwać. Nikt mi nie będzie mówił, że jestem zbyt głupi. Ogarnę, jak mam wrócić. Tu na pewno jest jakiś sposób na to. Ja to wykryję. Patrz, czy woda tu jest normalnie. Co jest grane? Jedyne źródło wody chyba. Coś tutaj musi być, coś... Mam żelazo. Podsumujmy, co mamy. Mamy żelazo, mamy lawę. Mamy pochodnię niebieską. Mamy żarcie, co nam niewiele zmienia. Ale... Ale mamy przynajmniej. Dobra, zejdźmy tutaj na dół. Zobaczmy, może tutaj coś się kryje ciekawego. Co nam jakkolwiek tutaj w tej sytuacji, prawda, pomoże.
Jest jakiś portal! Do odpalenia jest! Tu jest jakaś skrzynka! O kurde, dobra, musimy to rozwalić. Muszę zobaczyć, co jest w tych skrzynkach, bo jeżeli tutaj jest coś, proszę, żeby tam... Wiecie, co tam potrzebuje? Flint. Jak będę miał flint, wtedy odpalę ten portal i uda mi się wrócić z powrotem. Błagam, niech ten flint tam jest. Proszę, błagam. Błagam, no niech się rozwali. To ile to rozwala się czasu? Jeszcze po drugiej stronie też widziałem, że jest skrzynka, więc tam też będziemy mieli jakąś szansę na zdobycie czegokolwiek. Okej. Nie, pusta skrzynka. Błagam, żeby ta skrzynka nie była pusta. Proszę, jeden flint, to naprawdę nie jest dużo. Jeden flint, proszę. Ja inaczej nie, albo nie wiem, albo fireball, cokolwiek, co po prostu pozwoli mi wrócić z powrotem, odpalić ten portal przede wszystkim. Albo nie wiem, a może, to jest nether, więc tutaj jest szansa też, że w ogóle żwir może być gdziekolwiek, bo wiecie, w netherze żwir się respi normalnie. Więc skoro to jest na wzór netheru zrobione, to możliwe, że tutaj i będzie gdzieś. O nie, ja nie sięgam do tego, muszę wykopać jeszcze jedno, naprawdę, no nie wytrzymam. Dlaczego tu nie sięgam? Tam sięgałem. Nie, no ile ja czasu spędzę na kopaniu tego, nie, ja zaczynam się stresować, widzowie, ja zaczynam się stresować w tym momencie. Ewentualnie jak już nie będę wiedział, co mam zrobić, to po prostu zginę w lawie i liczę na to, że po prostu jakkolwiek to mi to wpłynie na to, że nie wiem, że się zrespię z powrotem w świecie Yetiego albo najlepiej na Palionowie. Nie wiem, to jest niesamowite, ja jestem w trzecim jakimś wymiarze w przeciągu ostatnich. Nie, no to też jest puste, tyle czasu spędziłem na to, żeby to było puste, naprawdę. No nie, dobra, idziemy szukać w takim razie żwiru jakiegoś, proszę. Niech jest gdzieś jakiś żwir, błagam. Gdzieś w okolicy. Błaga, no powinien być dziś przy lawie. Żwir, jeden żwir. Jeden, bo po prostu będę go rozwalać, aż w końcu dostanę flint z niego. Nie, to nie jest żwir. Nigdzie nie widzę żwiru. Nie, jak tak może być? Jak ja mam wrócić? Nie, no nie wytrzymam. Dobra, gdzieś, może nie przeszukałem wszystkiego, może gdzieś tutaj jeszcze jest jakiś flint, nie wiem, może, nie wiem, jakaś skrzynka z flintem, cokolwiek. Błagam, bo... Patrzcie to! Patrz! Mam! Jeden akurat flint! Co tu się dzieje? Dobra, robimy zapalarę z tego, robimy zapalarę, mam to, wracam z powrotem i nie chcę tu przebywać ani chwili dłużej. Wracam, odpalam ten portal, to jest moja jedyna nadzieja na powrót, jedyna nadzieja. Nie dam sobie jej odebrać, nie dam, odpalam to i wracam z powrotem. Nigdy więcej nie wracam do tego świata, nie! Udało mi się? Jest! Udało się! Dobra, nie wróciliśmy na Palionowo, ale przynajmniej jesteśmy w świecie Yetiego. To już jest sukces.